Witam w audycji Skóry. Z tej strony mikrofonu Skóra i dzisiaj opowiem Wam o grubym komiksie Lżejsza od swojego cienia autorstwa Katie Green. Wydany to komiks w Team of Comics. Cena okładkowa 110 zł. Duży komiks, gruby komiks, 490 stron. Komiks brytyjskiej pisarki wychowanej na przedmieściach Londynu. Ten graficzny pamiętnik, jak określa wydawca, rozpoczęty, pisany został w ramach pracy dyplomowej. Ukończenie liczącego ponad 500 stron komiksu zajęło jej blisko 5 lat. Pierwszy raz książka ukazała się w UK w 2013 roku. Katie tworzy ziny, krótkie formy komiksowe, ilustracje dla wybranych klientów komercyjnych. Jej prace ukazują się w książkach, prezentowane na wystawach. Katie prowadzi warsztaty i prezentacje w różnych miejscach na terenie Wielkiej Brytanii i poza granicami kraju. To z okładki czytam. A na samej okładce mamy las, w który wchodzi główna bohaterka. Podejrzewam, że jest to komiks autobiograficzny opisujący losy głównej bohaterki Katie. Autobiografie w ogóle w komiksowie są bardzo popularne. Ostatnio czytałem również Adriana Tomina, Samotność komiksiarza, i trochę Lżejsza od swojego cienia też jest o samotności, może nie komiksiarza, choć komiksiarki tutaj też, o samotności twórcy, ale bardziej o tym, jak ona staje się komiksiarą. Nie, przesadziłem. To nie jest komiks o tym. To na końcu pojawia się ten akcent, że ona potem wszystkie swoje traumy zwalczy poprzez to, że namaluje ten komiks. I ten komiks trochę jest taką walką ze swoją przeszłością, a o tej przeszłości ten komiks głównie jest. Czyli problemy z jedzeniem, z dojrzewaniem i z anoreksją, z chorobą właściwie. Anoreksja i zaburzenia w odżywianiu. Główna bohaterka, mamy zdjęcie głównej bohaterki, autorki i bohaterki też, i zaczyna się to w taki sposób, że główna bohaterka stoi na wadze i unosi się w powietrzu w takich myślach, takich losowych bazgrołach, pociągnięciach piórka, unosi się i wchodzi do kartki komiksowej, która jest malowana właśnie przez główną przez autorkę, przez Katie Green. Kolejna cała strona to jest taki kleks, właśnie taki brud, który tworzy się na papierze, i ten brud jest leitmotivem komiksu i tak zwanych brudnych myśli, takich myśli, które cię ogarniają, nerwowych myśli, natręstw różnych, które pojawiają się w powietrzu, pojawiają się nad główną bohaterką i zaprzątają jej głowę, zaśmiecają kadr, zamęczają życie. To się pojawia nad tą bohaterką i to mówi nam o tym, że zjawia się ta choroba, czyli obsesyjne niejedzenie, potem obsesyjne jedzenie, anoreksja, potem objadanie się i historia tego, co to również, co było powodem, że to było wzmagane. Różnego rodzaju próby leczenia, konwencjonalne i niekonwencjonalne. Komiks utrzymany w stylistyce czarno-białej. Komiks, który ma dosyć prostą kreskę. No tutaj ciężko przy takim metrażu byłoby dopracowywać każdy kadr pod kątem wizualnym, więc tutaj jest dużo kadrów, które po prostu opowiadają nam pewne wydarzenia. Układa się z tego jakaś fabuła, choć pojawiają się również takie kadry, w których kiedy główna bohaterka przypomina sobie największą traumę, gwałt na przykład, to kartka staje się nagle biała, jest pustka. Główna bohaterka się rozpada, unosi się, lewituje w tej pustce i to ekranizuje nam emocjonalny, wewnętrzny stan głównej bohaterki. I też widzimy, jak główna bohaterka siebie postrzega. I
Ta główna bohaterka, no jednocześnie tworzy tę historię i jest częścią tej historii. Więc kiedy główna bohaterka na swoim brzuchu ma otwarte usta, tak? Otwarte usta symbolizujące jej nienażarty brzuch, to wiemy, że ten brzuch to nie jest jakby komiks fantastyczny, tylko że jest to pewna metafora, pewne tutaj alegoryczne potraktowanie jej brzucha, tak samo jak nagle staje się bardzo gruba. To nie chodzi o to w tym komiksie, że ona była gruba, tylko że ona siebie postrzegała jako grubą i właśnie walka z problemem nie tylko na koncie fizycznym, ale w głowie. W głowie, co zrobić, żeby tyle nie jeść, co zrobić znowu, żeby coś zjeść, jak walczyć z anoreksją, jak ona jest postrzegana przez rówieśniczki, kolegów, nauczycieli w szkole, pielęgniarkę w szkole, etc., etc. Powiedziałbym, że ten komiks nie zafascynował mnie wizualnie, poza kilkoma takimi, zrywającymi z dotychczasową ustaloną wcześniej konwencją scenami, jak na przykład rozwalenie kadru. Albo wizualnie. Szukam teraz, kartkuję, przeglądam i to są takie też, można by to powiedzieć, trochę typowe zagrywki, tak? Nagle jest czerń wszędzie. Nie. Ten komiks ujął mnie czymś zupełnie innym. Właśnie drobiazgowym wyjaśnieniem choroby. Jak ta anoreksja się pojawia, jak ona z nią walczy i na czym polega anoreksja i różnego rodzaju zaburzenia jedzenia. Tutaj mamy do czynienia z chorobą psychiczną i to jest pokazane w sposób spieczołowity. To jest tak, że każdy to zrozumie i każdy będzie mógł poczuć to, wcielić się w tę główną bohaterkę i zrozumieć, jak trudno jest z tym walczyć. A do tego dokłada się właśnie ta trauma gwałtu, który jest prowadzony pod przykrywką jakiejś alternatywnej kuracji. Przerażający motyw, powiem wam, który ma miejsce w tym lesie i ten las jest na głównej okładce, dlatego moim zdaniem, że właśnie ona w pewnym momencie, a właściwie jej rodzina, bo tak się zaczyna, że ona jest niejadkiem. Oni na różny sposób próbują ją może nie zmusić na siłę, chociaż też są takie sceny, że nie odejdzie od stołu, dopóki nie zje i tak dalej, no ale że spróbuj, różnego rodzaju żarty, leci samolot, ale ja już tato jestem za duża na samolot. Ona trochę je, trochę nie je. Oczywiście wymiotuje, zmusza wymioty, nie może wymiotować, a pomimo nadal chce to zwymiotować, opisuje to jedzenie jako coś, co jest obcego, coś na nią wpływa negatywnie. Potem się obżera ciastkami, kradnie swoim koleżankom ciastka, i ma przyjaciół, traci przyjaciół, potem okazuje się, że poznaje przyjaciółkę w biedzie, która nie ma pretensji do niej o to, że tamta zjada jej w nocy, że rozumie, że to jest problem i razem to też jakoś w pewnym momencie historii próbują zwalczyć. Jest też inna koleżanka, która mówi jej, że ktoś, kto bierze cię do lasu, do namiotu i próbuje leczyć, to może być jakieś dziwne coś. Ona mówi, że to nie, że to jest moja nowa rodzina. O, właśnie tutaj troszkę tylnymi drzwiami wszedłem do tego urwanego wątku. Ta alternatywna właśnie metoda leczenia, ona zostaje zawieziona przez rodziców, nie wiadomo kto to znalazł, na jakiś taki obóz, czy do jakiegoś takiego terapeuty, który mieszka w lesie ze swoją partnerką, z dzieckiem, jedzą pianki przy ognisku i proponują jej, ten terapeuta proponuje jej sesję, bierze ją do namiotu, kładzie jej rękę na brzuchu i mówi jej takie rzeczy typu, że uspokój się, wyobraź sobie, że gdzieś tam latasz i ona znowu się unosi, przenosimy się, jak ona jest uspokojona. I potem w pewnym momencie okazuje się, że tam mógł być gwałt, ponieważ ona, ta rodzina, która w pewnym momencie zaczyna ją nazywać jako, że to jest ty jesteś nowym członkiem naszej rodziny, a my jesteśmy twoją nową rodziną. Trochę takie sekciarstwo jest opisane tam.
bierze ją na festiwal muzyczny, podaje jej herbatę z grzybami halucynogennymi i ten facet bierze ją znowu do namiotu i w takich okolicznościach przyrody ona czuje, że jest już zbyt dziwnie i zaczyna uciekać, gdyż tamten mężczyzna wkłada jej rękę do majtek, więc ona wyrywa się, ucieka i wtedy jakby uprzytomnia sobie, że tamte poprzednie terapie to też mogły mieć tak zwany zły dotyk. I że to ta trauma się znowu ujawnia i znowu będzie miała wpływ na jej problemy z jedzeniem, znowu na obżeranie się i kompulsywne obżeranie się. I potem ona trafia do terapeutki, wcześniej też do terapeuty innego i dwóch terapeutów ją leczy i oni jej rzeczywiście pomagają w jakiś sposób. Jest tutaj dużo różnych epizodów, ja tylko powiedziałem o tych takich najważniejszych i robiących na mnie spore wrażenie, więc podsumowując i kończąc, ja ten komiks oceniam bardzo dobrze, pozytywnie, myślę, że 7,5 na 10 dałbym i polecałbym go wszystkim tym, którzy zmagają się z tego typu problemami, polecałbym go jako lekturę szkolną dla młodzieży. Jest to świetny komiks, taki powiedzmy edukacyjny, ale nie edukujący w taki tępy sposób, tylko jest to prawdziwa historia, znaczy prawdziwa, no nigdzie nie jest napisane, że to jest, że tak powiem, w pełni autobiograficzny komiks, ale to wynika z samego komiksu i z samej formy, co też na swój sposób jest unikalne. No, chociaż w samotności komiksiarza też na przykład główny komiksiarz też jest ewidentnie namalowany i to też jest tam u Tomina bardzo unaocznione w formie samego komiksu, ta autobiograficzność. Mniejsza o to, to są didaskalia, czy marginesy może bardziej. Ja polecam ten komiks. Polecam ten komiks dla młodzieży, dla pracy dla młodzieży, dla psychologów, terapeutów, którzy mogliby, myślę, wykorzystać właśnie w leczeniu tego typu przypadłości, pokazując komuś taki komiks, czy może czytając wspólnie. Jest to komiks, który tego typu problemy no, tłumaczy, wyjaśnia, przypomina, że to mogą być problemy. Czy on przestrzega, jak się ustrzegać przed takimi problemami? Nie wiem, może trochę, jak ktoś to przeczyta, to może nim to wstrząśnie i będzie bardziej uważał. Więc no, ta funkcja edukacyjna, ja ją dostrzegam i no, w żaden sposób nie mogę skrytykować, że to jest jakiś taki komiks edukacyjny, tak łopatologicznie zrobiony. Nie, bo to jest o tym. To jest, że tak powiedziałbym, z jądra ciemności namalowany komiks i stworzony, który jest takim reportażem wręcz, taką autobiografią, takim reportażem z walki z tego typu chorobą. Bardzo dobra rzecz. Wizualnie nie zachwyca, jednak narracyjnie i jeśli chodzi o tak zwany storytelling, jest to bardzo dobre. 7,5 na 10 moja ocena. Polecam, choć jest to lektura ciężka momentami. Jest to lektura, w której na pewno będziemy czuć żal do głównej bohaterki. Będziemy jej współczuć, będziemy jej kibicować. Będziemy widzieć, jak wrażliwe mogą być dzieci, młodzież. Z jaką delikatnością trzeba ich traktować. Powiem wam, że jakby im dłużej myślę o tym, im dłużej gadam, tym bardziej chcę chwalić, choć przed nagraniem nie miałem entuzjazmu. Tyle, jak teraz widzę, ze mnie wyszło tego entuzjazmu, ale to dlatego, że cały czas rozgraniczam właśnie wizualna strona komiksu i strona merytoryczna. Merytoryczna szapoba, to jest petarda. Natomiast wizualnie a już nie będę się powtarzał, bo po prostu może ten komiks też musiał mieć taką formę, żeby tyle tego opowiedzieć. 5 lat roboty to jest jakieś opus magnum tej kobiety chyba. Tak więc polecam i dziękuję patronom za wsparcie, dzięki którym ta audycja powstaje.
Komiks ten miał być zrecenzowany właśnie w tej linii komiksów wakacyjnych, leśnych, z Fungae, z Winschlussem Tajemniczy Ciemny Las, w tajemniczym ciemnym lesie, również z pewnego lata. To wszystko było zrecenzowane w innych odcinkach. Myślałem, że to się będzie bardziej łączyć z lasem. No, ten las to jest jądro ciemności, gdyż w lesie jest jakaś tam muzyczna impreza, festiwal muzyczny i ten obóz, dziwny obóz, na który nikt z was nie chciałby wyjechać. Kiedyś jeszcze recenzowałem chyba komiks Kultury Gniewu też, Miś, Niedźwiedź i Zając, też mocno leśny film, komiks, przepraszam. I jeżeli jakiekolwiek leśne komiksy się pojawią, to na pewno możecie na mnie liczyć. Kończę, nie przedłużam. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV w recenzjach, no jedzenia właśnie. I jest to komiks, który mógłby mieć swoją recenzję w jakiejś wizualnej formie właśnie na kanale Żarłok TV, gdyż to jest komiks o jedzeniu, a może o tym bardziej, jak właśnie nie jeść. Ale czy będę miał czas, czy będę miał zapał? Wątpię. Pomyślę, ale wątpię. Może jakby spotkać się z jakimś psychoterapeutą, który jest wyspecjalizowany w tego typu tematach i pogadać o tym komiksie, to byłby dobry pomysł na materiał właśnie audiowizualny na Żarłok TV. Myślałem o tym, czytając ten komiks, ale czy będę miał czas i możliwości właśnie, no tu wątpię, a szkoda, bo warto, aby wieść o tym komiksie się rozchodziła. Koniec. Kończę.